Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam make-up, o który najczęściej proszą moje klientki, które zazwyczaj podzielają moją estetykę i zamiłowanie do naturalnego, klasycznego makijażu. Najczęstsze makijażowe życzenia to chcę wyglądać młodo, świeżo, naturalnie. Ja te życzenia z przyjemnością spełniam. Pokażę Wam w tym odcinku, jakie są moje makijażowe triki, czym się kieruję przy doborze produktów. Będzie to bardzo wesoły odcinek, ponieważ swojej twarzy użyczy mi moja klientka Matylda, którą maluję od wielu, wielu lat i która za każdym razem mówi: a rób co chcesz, ja Ci ufam. Czyli współpraca idealna, zapraszam Was serdecznie na odcinek. Makijaż zawsze zaczynam od oczyszczania. Pomimo, że moje klientki są bardzo świadome i przychodzą do mnie bez makijażu, z nałożoną wcześniej pielęgnacją, to najczęściej są po wizycie u fryzjera, na twarzy znajduje się trochę lakieru, także pierwszy krok to jest oczyszczenie twarzy. Na samym początku makijażu zawsze nawilżam usta. Tutaj mój ulubiony różany balsam. Kluczowe w makijażu jest dobranie odpowiedniej pielęgnacji. Moim zdaniem to jest taka absolutna podstawa, żeby ten make-up miał efekt wow. Nałożyłam taki wielozadaniowy krem z Laura Mercier, który współpracuje właśnie z każdym podkładem i dostarcza skórze taką solidną dawkę nawilżenia. Zawsze wklepuję krem pod oczy, to sprawia, że każdy korektor będzie wyglądał lżej, a przede wszystkim dłużej się trzymał. Jeśli moja klientka ma zaczerwienione oczy, zawsze proponuję wybielające krople. To naprawdę robi ogromną różnicę. Makijaż ciała zawsze wykonuję na początku, zabezpieczam dekolt, nakładam produkty i na koniec make-upu kontroluję, czy produkt dobrze stopił się ze skórą i nie transferuje. Nakładam jeden z moich ulubionych produktów. Polska marka Resibo stworzyła przepiękny, szlachetny balsam, który delikatnie przyciemnia skórę, nadaje jej taki zdrowy koloryt, wygląda bardzo naturalnie, nie brudzi jakoś specjalnie. Ja, gdybym mi taka, nie mogła poczuć, że na lasu do spisy, ok? Bye. Norweski. Norweski, a? Norweski. Ja się urodziłam i wychowałam w Norwegii, ja miałam 22 lata, jak przyjechałam do Polski. Będę na Was patrzeć z góry jako modelka, wiesz. Ten produkt jest bardzo delikatny, sprawdza się też do makijażu rąk, nóg, właściwie całego ciała i stosunkowo nie brudzi. Zobaczcie, tu jest test białej chusteczki. Odczekałyśmy minutę. Przy makijażach na wielkie wyjście zawsze sięgam po bazy pod makijaż, które przedłużają jego trwałość. Teraz nakładam bazę, która dodatkowo nawilża skórę, dodaje taką ekstra porcję nawilżenia. Hollywood Flawless Filter to produkt, który świetnie sprawdza się przy makijażu na wyjścia. Ja nakładam go najczęściej na boki twarzy. Zobaczcie, daje taki bardzo zdrowy blask cery. Świetnie sprawdza się przy cerach suchych. Podbija właśnie efekt nawilżenia, odżywienia. Dobrze dobrany podkład to klucz do sukcesu, klucz do idealnego makijażu. Ja stawiam na podkład nawilżający, który świetnie sprawdza się przy suchej cerze. Dobieram też kolor, który jest ciepły i dobrze równoważy zaczerwienienia. I to jest etap, który zajmuje mi trochę czasu. Zależy mi, żeby ten podkład idealnie scalił się ze skórą, był dobrze wklepany i wyglądał naturalnie. Nakładam bardzo lekki, nawilżający korektor i będę rozświetlać poszczególne partie twarzy, przestrzeń między brwiami, miejsca wokół nosa, tak żeby nadać twarzy trójwymiarowość. Mój ulubiony produkt do konturowania, Tom Ford, odcień 01. On jest najbardziej uniwersalny dla naszych polskich karnacji. Robię sobie nim takie delikatne modelowanie, które zawsze wygląda naturalnie, mimo że początkowo ten kolor budzi obawy, to sprawdza się u większości moich klientek. Dosłownie odrobina mocniej kryjącego korektora
cieniutka warstwa dla mocniejszego rozjaśnienia. Róż w kremie to kosmetyk, który świetnie sprawdza się przy suchej cerze. Ja bardzo lubię robić takie dwuetapowe konturowanie, modelowanie, czyli produkty kremowe, a dopiero później produkty suche. To sprawia, że makijaż jest o wiele bardziej trwały. Jeśli chodzi o puder sypki, również uważam, że powinien być dopasowany do potrzeb cery, czyli przy cerach suchych nie dajemy zbyt mocno matujących produktów, tylko puder, który zawiera też składniki nawilżające. Benefit i bronzer Hoola to chyba taki najbardziej uniwersalny bronzer do naszych polskich karnacji. Jest to bronzer matowy, sięgam po niego bardzo często, on się świetnie nadaje do pogłębienia rysów twarzy, do takiego mocniejszego konturowania, a przy tym wygląda bardzo naturalnie. Brwi podkreślam bardzo naturalnie. Zazwyczaj moje klientki właśnie tego oczekują. Nie lubią przerysowanych brwi, co bardzo mnie cieszy, bo też preferuję taką naturalną estetykę. Używam transparentnego żelu do brwi. Nakładam go aplikatorem. To bardzo ważne nie tylko ze względów higienicznych, ale także estetycznych. Cielista kredka na linii wodnej to taki must have, żeby ożywić i otworzyć spojrzenie. Nakładam bazę pod cienie, żeby przedłużyć trwałość makijażu oka. Aktualnie używam bazy Zinglota. Ja jestem bardzo z niej zadowolona, spełnia moje wszystkie wymagania. Moja ukochana paletka Tarte, często o nią pytacie. Niestety nie jest dostępna w Polsce, ale można ją bez problemu zamówić przez internet. Jest to najbardziej uniwersalna paleta cień do oczu, jaką znam. Cieliste kolory, które daje na początek oka, taki cielisty waniliowy kolor, robi nam fajną podstawę pod inne cienie. Biorę pędzelek do blendowania i taki jasny brąz, którym będę podkreślać załamanie i wyciągać kąciki ku skroniom, tak żeby stworzyć taką ramę oka. Biorę ciemniejszy czekoladowy brąz i podkreślam linię przy rzęsach. Właściwie to jest taka 1/3 długości powieki. Lekko też wyciągam ku skroniom, zresztą widzicie, naciągam sobie tutaj delikatnie powiekę. Wracam do bronzera i wychodzę wyżej, poza załamanie powieki. Biorę pędzel, kuleczkę i teraz będę podkreślać dolną powiekę jasnym brązem, tak żeby zrobić taką smuszkę, żeby góra połączyła się z dołem. Czekoladowa kredka towarzyszy mi właściwie przy każdym makijażu, co jest taki niezastąpiony produkt, który jest niezbędny do zaznaczenia rysunku oka, a przy tym wygląda naturalnie. Czasami używam kredki, żeby zagęścić linię rzęs, czasami robię nią wyraźniejszą kreskę. Nakładam najjaśniejszy cień z paletki Pillow Talk, która jest bardzo uniwersalna i też często używam jej w makijażach klientek. Ona świetnie rozświetla środkową część powieki, wewnętrzne kąciki. Jeśli chcemy uzyskać efekt wow, możemy nałożyć na środkową część powieki taki cień, który jest bardzo roziskrzony, łapie blask. Zazwyczaj to są takie topery, takie
cienie, które nie są mocno napigmentowane, a zawierają drobinki, które pięknie mienią się na powiece. Pędzelek kuleczka i paleta pudrów rozświetlających Hourglass. Lubię nimi rozświetlać wewnętrzne kąciki oka. Bardzo ładnie łączą się z cieniami. Tusz do rzęs i tym razem koniecznie aplikator. Jeśli dobrze wytuszujemy rzęsy, klejenie kępek bywa zbędne. Kończymy makijaż oka. Ostatni cień, który nakładam, to taki cień bardzo lekko napigmentowany, cień przejściowy, którym podkreślam miejsca nad załamaniem oka, żeby połączył mi ładnie jaśniejsze miejsce pod brwiami. Teraz kropka nad i, kępki rzęs. Na to czeka większość moich klientek. No to jest efekt wow. Ja pracuję na takich bardzo naturalnych kępkach azjatyckich. Przyszedł czas na ostatni etap makijażu, czyli usta, które są taką kropką nad i. Ja używam mojej ulubionej konturówki Urban Decay, która jest takim ciemniejszym kolorem nude. I najpiękniejszy odcień nude, jaki znam, pomadka Charlotte Tilbury Penelope Pink. Nakładam ją przede wszystkim na sam środek ust. I dosłownie odrobina błyszczyku w takim pięknym, naturalnym, różowym kolorze, żeby podbić odcień pomadki. Na koniec nowość od Laury. Puder, który łapie światło, bo pewnie zauważyliście, że ja nie dawałam wcześniej rozświetlacza. Ten puder jest bardzo szlachetny, bardzo delikatny. Ostatni etap, czyli utrwalenie makijażu, bardzo ważne jest to, żeby również fikser dostosować do cery modelki, czyli przy cerze suchej sięgamy po produkt, który jest lekki, nieobciążający skóry, a przede wszystkim, który nie będzie jej wysuszał. I co? I powiedzieć, co myślisz? Kasia, jest mistrzyni. Okay? Kasiu! Nie chcesz ze mną zamieszkać i tak co rano? Makijaż, który przed chwilą zobaczyliście, moim zdaniem jest bardzo uniwersalny. On przede wszystkim wydobywa naturalne piękno, ale zarazem jest wyrazisty. Myślę, że będzie fajną bazą pod większe szaleństwa makijażowe. Na przykład możecie dodać do niego mocniejszą kreskę lub zaszaleć z brokatem, jeśli przed Wami akurat impreza sylwestrowa. Na koniec jeszcze ważna informacja ode mnie. Od przyszłego roku odcinki będą pojawiać się każdego pierwszego, czyli raz w miesiącu. Jest to związane z moją zwiększoną aktywnością zawodową, większą ilością makijaży, szkoleń i warsztatów. Mam nadzieję, że nadal będziecie ze mną. Bardzo Wam dziękuję za ten rok, za Wasze wsparcie, wszystkie pozytywne komentarze, konstruktywną krytykę. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku.